Cześć kochani, dzień dobry. Nagrywam co prawda od słońca, o tak powinnam nagrywać. No ale niestety tą rękę mam zajętą. Dzisiaj swoją stylizacją, zobaczcie w ogóle jak się wyletniłam, przywołuję wiosnę, tak? No tylko nogi wyletniłam, pod spodem mam sweterek. Zresztą pokażę wam sobie jeszcze w domu, jak się dzisiaj wystylizowałam. Ale co chciałam powiedzieć, dzisiaj zapraszam was na vloga. Wczoraj w ogóle nie miałam na to ani ochoty, ani chęci nagrywania vloga, więc mam nadzieję, że jakoś mi to wybaczyliście. Dzisiaj vlog, na pewno pojawi się w nim food haul, czego już się nie mogę doczekać. Mąż jedzie dzisiaj na zakupy, w końcu jest wtorek. W ostatni piątek byliśmy na zakupach, więc minęło 9, 10, 10, 11 dzień dzisiaj od ostatnich zakupów. No niestety, warzyw i owoców już nie mam wcale, mam jedną cukinię i kilka pieczarek, zero pomidorów, ogórków, sałaty, no. Duży brak, jeżeli o to chodzi. Jabłek nie mam, bananów. My bez tych rzeczy żyć nie możemy. Wiadomo, że to pierwsze się kończy, więc już się naprawdę nie mogę doczekać, kiedy mąż przywiezie te pyszności. Uzbroiłam męża w chyba 6 par jednorazowych rękawiczek plus płyn do dezynfekcji. Do domu wróci, będziemy dezynfekować jeszcze te wszystkie produkty, które są pakowane oczywiście. Wiadomo, że owoce i warzywa myję. O, lepsze światło od razu. No, a teraz jestem na spacerku z pieskiem, co chyba widzicie. No i wędrujemy, wędrujemy sobie. No, taki miły dzień. Mrozik jest, ale słoneczko świeci, jest przepięknie. Wczoraj z dziećmi byliśmy o wiele dłużej na dworze, bo chyba z godziny dzieci wytrzymały. Malowaliśmy kredą po domu. Taka to była zabawa wczoraj. Więc codziennie coś trzeba wymyślać z tego, co mamy w domu i koło domu. No, jakoś dajemy radę. Jakoś dajemy radę. No dobra. Idę, ręka mi zamarza, więc chowam was do kieszeni. Jak to brzmi głupio, nie? Dobra, idziemy dalej. Zobaczcie, jak jest pięknie. Pięknie, nie? Cudnie. Mam nadzieję, że u was też jest tak miło. Usiądłam, chciałam już dawno coś gadać, ale oni cały czas coś gadają ci moi domownicy, w sensie mąż i Ignacy. Cały czas o czymś rozprawiają, coraz się nie mogę tutaj odezwać, ale już mąż wyjeżdża właśnie już, dopiero mąż wyjeżdża. Ja już posprzątałam domek, w ogóle czuję się jakbym w domu wariatów jakimś mieszkała. Wszędzie mamy teraz na potrzeby tego, żeby usiąść sobie, po prostu ciągnęłam krzesło. Cały czas mamy krzesło pozakładane, tak? No słuchajcie, wchodzi na stół, na środku stołu siedzi, jeżeli krzesła są, normalnie stoją, więc i w salonie u nas tak stoją i w kuchni i nic się nie zmienia. Sprawdzam, odstawię tylko krzesło jedno, zaraz je wyczai i już jest na tym krześle. A tak w ogóle to smaruję ręce kremem Nivea, nie z tego powodu, że jest taki super, albo go kupiłam, tylko przez to, że jest ta kwarantanna, zaczęłam robić porządki takie generalniejsze niż zazwyczaj. I na przykład ostatnio usiadłam przy tych moich, wieczorem się wykąpałam, usiadłam z tymi moimi pufami. Wiecie, że mam takie dwie pufy, na których, przepraszam, siadam. No i zaczęłam je przeglądać, co tam w środku jest. Jak zobaczyłam ten krem, który ja dostałam ze 2 lata temu chyba, w ogóle nie wiem, czy on nie jest już przeterminowany tak naprawdę, ale pachnie jeszcze ładnie, pachnie dalej kremem Nivea, daty w ogóle nie ma, nic, nic, ani do kiedy, ani od kiedy, 12 miesięcy od otwarcia, no to dopiero go wczoraj otworzyłam i postanowiłam go stosować choćby do smarowania rąk i powiem wam, że tą funkcję spełnia genialnie, bo to jest ten Nivea Soft. Ja tak nie przepadam za tym Nivea takim tłustym, ale ten całkiem w porządku, szybko się wchłania i to jest super, co chodzi o dłonie. No niestety, no moje paznokcie wymagają też na okrągło nawilżania, już nie mówiąc o tym, że myjemy ciągle ręce i albo odkażamy je jeszcze tym bardziej tymi środkami antybakteryjnymi, no to to już w ogóle wysusza ręce. Usiadłam jeszcze z moją resztką kawy, co prawda parzoną taką, słuchajcie, ekspresu nie robimy ostatnio. A to tylko dlatego, że mamy ten ekspres przelewowy i od czasu do czasu sobie zrobię ten z kapsułek, ale to wiecie, to taki bardziej deserek, nie kawa.
a normalną kawę lubię po prostu czarną z mlekiem. A nie robimy ekspresu z tego względu, że jak mój mąż jest w domu i nie chodzi do pracy, to w ogóle nie pije kawy, słuchajcie, nie ma w ogóle potrzeby. Ja jestem ogromna kawoszka i sobie dnia bez kawy nie wyobrażam, więc nie nastawiam całego ekspresu, mogłabym połowę, wiem, zrobić, ale mi się po prostu nie chce. Gotuję wodę w czajniku, zalewam kawę i piję kawę. I takie dwie dziennie muszę po prostu wypić, bo ja inaczej nie funkcjonuję. I to nieważne, czy dla mnie jest dzień zabiegany, czy dzień spokojny w domu, to kawa po prostu musi być. Nie gotuję dzisiaj obiadu z tego względu, że wczoraj zrobiłam, wczoraj nie nagrywałam dla Was vloga, dlatego mówię dziś, zrobiłam wczoraj spaghetti, bardzo dużą ilość sosu bolognese, dlatego że się zorientowałam, że mam puszkę pomidorów, mam pasatę pomidorową w słoiku, w butelce, no i miałam bazylię, oregano, czosnek, cebulkę, mięsko, więc zrobiłam po prostu sos bolognese, gotowałam makaron, a tyle tego wyszło, że spokojnie dzisiaj mamy na obiad, więc nic gotować nie muszę, więc mogę sobie po prostu posiedzieć i pogadać. A że dom też posprzątałam, makijaż nawet taki sobie większy dzisiaj zrobiłam, co chodzi o oko, dlatego że położyłam sobie taki ceglany cień, on tak ładnie podbija niebieską tęczówkę oka. Też się pytacie często, czy ja mam soczewki. Nie, nie noszę soczewek, nigdy nie nosiłam. To jest mój naturalny kolor oczu i to chyba jakaś, nie wiem, po prostu ekstra mieszanka, dlatego że moja mama jest niebiesko oka, ale mój tato ma brązowe oczy, a ja taka jestem właśnie... bym powiedziała, błękitno-szare mam te oczy. Moja siostra ma takie bardziej, powiem Wam, ciemniejsze niż ja i nawet takie trochę w zieleń wpadające, więc no, każda z nas nawet ma inny odcień niebieskich oczu. No, a mój mąż ma niebieskie oczy i moje dzieci też mają niebieskie oczy, no u nas się nie dało inaczej, skoro ja i mąż mamy niebieskie oczy, to inaczej wyjść nie mogło. Paczki nadałam, słuchajcie, dzisiaj, o tam oleżą, co prawda tylko trzy, ale już pomalutku wracam do sprzedaży znowu. Trudno mi mówić, że nowościami handluję. Na razie handluję tym, co jeszcze mi zostało w sklepie, dlatego że w hurtowniach nic nie ma. Jak dostałam wiadomość najpierw od jednej z moich obserwatorek na Instagramie, że wszystkie hurtownie w Wólce Kosowskiej są pozamykane, a jest ich tam naprawdę milion, a ja z jedną z nich właśnie mam współpracę, w jednej z nich robię zakupy i kupuję. No i odezwałam się do tej hurtowni i faktycznie nowości nie ma, bo nic kompletnie nie zamawiają, hurtownie są zamknięte. Można zamawiać internetowo, ale to co mają na stanie. No więc coś tam jeszcze powybieram, powiem Wam, no ale trochę mi szkoda, że nie ma żadnych nowości, więc tak to na razie będzie wyglądać. No i co jeszcze chciałam powiedzieć, a tak w ogóle jeżeli chodzi o outfit, bo nagrywam na Instagram, to też cały czas pytacie, to zarówno sweterek, jak i spódniczka są właśnie z mojego sklepu, więc zapraszam serdecznie. Taka malutka reklama. Zobaczcie, jak pięknie mi mąż podciął włosy, no naprawdę jestem tak szczęśliwa z tego cięcia, naprawdę nie mam co chodzić do fryzjera, jeżeli chodzi o takie proste cięcie, bo zrobił to genialnie. Grzywkę tylko sobie tak wywinęłam dzisiaj i na bok się uczesałam, tak żeby odsłonić jakby większość twarzy. I tyle, i widzicie taki dzień, pójdziemy na pewno kredą porysować coś, no mąż właśnie się zbiera, wyjeżdża, on zanim wróci, słuchajcie, on musi zrobić zakupy mi, musi zrobić zakupy teściowe, jej musi te zakupy podrzucić, musi jechać do apteki, więc i zatankować samochód, więc to wszystko trochę potrwa, wyposażyłam go we wszystko i w maseczkę, słuchajcie, i w rękawiczki, i w płyn antybakteryjny, i torby, i po prostu wszystko, wszystko. I listę z zakupami, ale listę z zakupami, słuchajcie, u nas to tak wygląda, że nie daje mu jej do ręki, bo on by dostał po prostu szału, nie wie gdzie co leży nigdy. Więc ja trzymam listę, on do mnie dzwoni i ja mu po kolei dyktuję, słuchaj, idziesz tą alejką, ja Lidl akurat znam na pamięć, wiem doskonale gdzie co leży, więc po prostu to idzie sprawniej i szybciej. I tak to u nas wygląda. Takie zakupy trochę przez telefon. Dobra. Nie przedłużam, idę do mojego Ignasa, będziemy czekać aż Lucja wstanie i co, spędzamy czas dzisiaj bez męża przynajmniej do południa. A my widzimy się później. Proszę, a tak wygląda sytuacja, o której Wam opowiadałam. Mama zostawiła krzesło. Co robi dziecko? Co robi dziecko? W ogóle miska pusta po pomidorkach koktajlowych. Co robi dziecko? Maselniczką się bawi, cukierniczką i siedzi na stole. I tak to właśnie u nas wygląda. Tak, Lusiu? I świeci. Tak, i świeci swoją latarką. No i proszę. I cukiereczka. Taki cukierek? Fantastyczny. Dobra, kochani, zaczynam pomału. Food hall będę rozkładała. Dwa razy pieczarki. Wszystko przecieram, myję płynem dezynfekującym. Ja Wam pokażę w ogóle, jaki płyn mam, ale to zaraz. Dobra. Tutaj mąż wziął jakieś Somersby i Schweppesa. Dwa razy taki Tymbark. Dwa razy czosnek. Ogórki kiszone. Jedno opakowanie schabu. Jogurt naturalny, będzie tego więcej. Mięta, rukola i roszponka. I pampersy dla małej. Powiem Wam, że mieliście rację, że są bardzo fajne, a nasze niestety są cały czas niedostępne.
wity, pomidorki koktajlowe, dwa białe chlebki i jedne biszkopki, które już są otwarte, bo już się dzieci do nich dorwały. Rozkładam to i pokazuję Wam dalej. Dobra, kolejny kawałek. Mamy dwa razy mąkę żytnią, dwa razy mąkę pszenną, herbatniki. Dziękuję za światło. Trzy razy ręcznik papierowy. Zgrzewkę wody, zaraz mi znowu powiecie, znowu kupuję wodę w plastiku, ale gazowanej, no niestety sama takiej nie produkuję. Dwa mleka z sześciu, później będzie reszta, dwa razy korniszony, takie ostre i dwa worki ziemniaków. Dobra, tu zdezynfekowałam, od razu wynoszę, to są dwa soki jabłkowe i cztery mleka, te same, które widzieliście, więc nie będę tego wyciągała, po prostu idzie od razu do spiżarki. Część, na którą moje dzieci już czekają, więc tak, pokazuję szybciutko. Mam tutaj musiki, trzy czerwone, trzy żółte. Moje ulubione batoniki, jak mąż mówi, był jeden, jedyny ten mój ukochany smak, więc wziął kokosowe, no i jeden ten kakaowy. Dwa razy masło osełka, dwa razy seler, zaraz będę, powiem Wam, myć, potem trzeć na tarce o grubych oczkach przez maszynę i mrozić, po prostu będę miała takie poporcjowane na zupę. Borówka amerykańska, jeden chlebek żytni i jeden raz piratki dla dzieci. Tutaj zapomniałam jeszcze pokazać, bo stały, ale po prostu nie wiem czemu nie zauważyłam, jabłuszka, które czekają na mycie, zaraz idą właśnie do zlewu, tak samo jak ogórki gruntowe na mizerię. Okej, dalej mamy mrożone warzywa na patelnię z sosem ziołowym oraz takie warzywa mrożone po włosku, kolejna rozszponka, kolejna rukola, takie kabanosy z kurczaka, naprawdę pyszne, zapas marchewki, dlatego że też planuję dzisiaj ją obrać i zetrzeć po prostu i zamrozić. Dalej mam cebulę i piramidki smaku do zupy, ale jeszcze jedno opakowanie gdzieś będzie za chwilę. Ok, dalej mamy kolejne piramidki do zupy, pomidorki za kapiorki, dwa razy tatar wołowy. Mąż wziął na próbę do naszego ekspresu. Nie wypasuje, bo Nescafe Dolce Gusto, my właśnie takie używamy, te kawy, wiecie, te wkłady takie. No zobaczymy, zaraz sobie zrobię to cappuccino, jak smakuje to lidlowe. Kolejny chlebek żytni, banany, nie wiem czy to mówiłam. Tutaj warzywa mrożone, kolejne klasyczne. Sól himalajska, jeszcze jeden jogurt naturalny. Dwa razy melisa i mięta, już chyba pokazywałam ogólnie miętę, mąka orkiszowa i ryż jaśminowy i jeszcze masło osełka, jeszcze jedno. Witajcie ponownie, ucięłam nagrywanie, gdy pokazywałam Wam food haul, ale to tylko dlatego, że tam już zostało jedno opakowanie makaronu i jedno opakowanie precelków. No i to całe nasze zakupy dzisiejsze. Ja wyszłam z pieskiem, jak widzicie, na sportowo ubrana, idę pobiegać. Moje buty doznały dzisiaj po prostu katastrofy, dlatego że zrobiła mi się dziura w butach do biegania. Muszę sobie zamówić buty do biegania, koniecznie. I jestem trochę zestresowana, bo dzisiaj powinienem dać u nas kurier odebrać paczki. Czekam na niego o 8, o 6 nadałam paczki, do 8.30 trzeba nadać, żeby tego samego dnia jeszcze wyjechały. Jest godzina 16.30, kuriera dalej nie ma i trochę się niepokoję. Dzwoniłam tam, nikt nie odbiera. Nie mam numeru do nowego kuriera, wiem, że jeździ nowy. I tak nie wiem, co robić, wiecie, o co chodzi. Ja już kiedyś tak miałam i cała kasa poszła w błoto za nadanie paczek. Więc no trochę się stresuję, nie powiem. Na szczęście to tylko trzy paczki, no ale jednak. No dobra, no i co? Idę biegać. Trzy dni były treningu z Ewą, dzisiaj mam ogromną ochotę pobiegać, przez to, że męża dzisiaj nie miałam w domu, bo naprawdę pół dnia był w tym Zgorzelcu. Wszystko załatwiał, jak wiecie, od jutra ustawa się troszkę zmienia, na szczęście. Nawet minister zdrowia sam powiedział, że właśnie, żeby te spacery z pieskiem nie kończyły się grillem, siedzeniem na ławkach, gadaniem z grupami, nie wiadomo, w grupach nie wiadomo jakich. Dlatego niestety musiała wejść taka ustawa, a nie inna, że z domu tylko w jakieś ewentualności wychodzimy, bez po prostu szaleństw, bez spotykań się z ludźmi, maksymalnie dwie osoby, nie licząc członków rodziny. Bardzo dobrze, powiem Wam. Pod tym względem akurat bardzo dobrze, to jest jedyny sposób zapobiegać. Dobra, ja kończę, kochani, biegam, idę pobiegać, 5 km zrobić, wracam do domu, a my widzimy się już jutro. Pa!